Cześć! Z tego filmu dowiesz się, jak może wyglądać twoja wypowiedź na maturze ustnej. Nazywam się Aneta Korycińska, baba od polskiego i opracowuję wszystkie zagadnienia maturalne tak, by można było się z nich uczyć. Yay! Odpowiedź na pytanie o człowieka w relacji z Bogiem, w której trzeba się odnieść do Księgi Psalmów, może wyglądać tak. Najpierw wstęp. Relacja człowieka z Bogiem w każdej religii i kulturze cechuje się hierarchicznością. Zarówno w chrześcijaństwie, jak i w mitologii greckiej Bóg jest tym, który dał życie człowiekowi i nim kieruje. Dlatego ludzie powinni okazywać mu szacunek oraz prawidłowo okazywać swoją religijność. Stary Testament jednoznacznie określił prawidłowe relacje człowieka z Bogiem. Księga Koheleta wskazuje, że los człowieka zależy wyłącznie od woli Stwórcy. Natomiast złamanie boskiego zakazu zawsze spotka się z karą, tak jak stało się to w przypadku Adama i Ewy, których losy opisano w Księdze Rodzaju. W związku z tym człowiek zawsze powinien pamiętać o tym, że Bóg jest najważniejszym bytem, z którym nie powinno się podejmować dyskusji. Przejdźmy teraz do rozwinięcia, w którym odwołamy się do lektury obowiązkowej. O relacji człowieka z Bogiem świadczy już sama budowa Księgi Psalmów, która składa się z utworów błagalnych, dziękczynnych, pochwalnych i dydaktycznych. Autorzy psalmów, w tym również Dawid, autor największej liczby tych utworów, podkreślają całkowite zawierzenie Bogu swojego życia. Wiedzą, że wszystko, co spotyka człowieka, wynika z woli Stwórcy. Stąd więc wszystkie modlitwy wygłaszane przez autorów psalmów, którzy między innymi wychwalają Boga oraz proszą Go o pomoc. Na przykład w modlitwie prześladowanego lub modlitwie oczernianego. Istotną myśl Księgi Psalmów przekazuje Dawidowy psalm 23. Pan jest moim pasterzem. Dawid pisze, że Bóg pozwala mu leżeć na zielonych pastwiskach, prowadzi go nad wody i orzeźwia jego duszę. Psalm wyraża również bezgraniczne zaufanie do Boga i jego rozkazów. Świadczył o tym słowa. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Uważajcie, żeby nie zacytować tutaj Marii Peszek. Podobny wydźwięk ma psalm 130. Incipit z głębokości wołam do Ciebie, Panie, w którym autor głosi, że Bogu pokłada nadzieję na odkupienie swoich win. Każdy człowiek grzeszy, ale Stwórca udziela przebaczenia. Człowiek miłuje ludzi. Człowiek powinien więc jedynie kierować się bojaźnią, czyli okazywać swoją religijność w odpowiedni sposób. Dzięki temu, jak wskazuje psalm pierwszy, możliwe jest otrzymanie łaski podczas sądu ostatecznego, ponieważ Pan uznaje drogę sprawiedliwych, a droga występnych zaginie. Pamiętajcie, żeby nie cytować tu Marii Peszek. Następnie wprowadźmy kontekst, ale tak, by był on funkcjonalny. Prometeusz, jeden z greckich tytanów, podarował ogień słabym, nie mogącym bronić się przed zwierzętami ludziom. Czyn ten nie spodobał się Zeusowi, ponieważ obawiał się on wszystkiego, co pochodzi z ziemi. To był cytat. Dar ognia dał człowiekowi wiele możliwości i umożliwił zapanowanie nad naturą, co do tej pory było wyłączną domeną bogów. W związku z tym rozwścieczony Zeus postanowił zemścić się na ludziach i stworzył wraz z innymi bogami Pandorę, piękną boginię wyposażoną w szczelnie zamkniętą beczkę. Wskutek rozmaitych wydarzeń beczka została otwarta, a jej zawartość smutki, troski, nędzy i choroby obsiadły ludzkość. Tylko w ten sposób, poprzez zesłanie nieszczęść, Zeus mógł utrzymać kontrolę nad człowiekiem. A na końcu, jak wypracowaniu czas na zakończenie. Człowiek w relacji z Bogiem powinien zawsze pamiętać o swojej marności. Zarówno Stary Testament, jak i wierzenia Greków zakładają bezwzględną wyższość absolutu nad ludzkością. Biblijne psalmy podkreślają nikłe znaczenie człowieka. Utwory pochwalne, błagalne, dziękczynne i dydaktyczne wychwalają Boga, a także ukazują nadzieję, którą ludzie pokładają w Stwórcy. To tyle. Jeśli chcesz skorzystać z opracowanych przeze mnie pytań na maturę ustną, zajrzyj do sklepu, do którego zaprowadzi Cię link umieszczony w opisie.